Dzień dobry! Z tylnego siedzenia Rolls-Royce'a Phantom, tego najnowszego ósmej generacji. Zaczynam z tyłu, bo jest to samochód, w którym myślę, że wielu ludzi będzie właśnie jeździło z tyłu. Jest to samochód komfortowy, jest to samochód mocny, co być może właśnie zobaczyliście, bo Ania za kierownicą dodała gazu, żeby rozpędzić się na autostradzie, żeby dojść do prędkości autostradowej i z tą prędkością autostradową będziemy w wielkim komforcie się poruszać. W wielkim komforcie, ponieważ Rolls-Royce, a w szczególności Rolls-Royce Phantom, jest nastawiony na wygodę, na ciszę, na zapewnienie jak największego poczucia luksusu. Tak przynajmniej wynika z komunikatów prasowych, ale żeby te komunikaty prasowe nie były takim po prostu stekiem przechwał, to powiedzmy sobie o faktach. Ten samochód waży 2,5 tony. To nie jest lekki samochód. Dodajmy, że to jest Phantom w tej zwykłej, krótszej wersji rozstawu osi, który ma w granicach 570 paru centymetrów długości. Jest jeszcze dłuższa wersja o 22 centymetry i tam już podchodzimy, zbliżamy się do 6 metrów. Ale ten samochód waży 2,5 tony, to jest jakieś 300 kilkadziesiąt kilogramów więcej niż BMW M760 Li, czyli 12-cylindrowe BMW w przedłużonym rozstawie osi. I część tej masy, tej wagi, to jest wygłuszenie. W tym samochodzie jest około, i Rolls-Royce się tym chwali, w tym samochodzie jest 160 kg materiałów wygłuszających i elementów związanych z wygłuszeniem, wyciszeniem wnętrza. Wszystkie szyby, te z przodu, to wiadomo, w wielu samochodach, z tyłu, wszystkie szyby są grube, podwójne, to jest raz. Dwa, gdzie tylko się dało, jest dołożone wygłuszenie i nie chodzi mi tylko o te dywaniki z wełny jakiejś miłej owieczki. Mam ochotę zdjąć buty i po prostu włożyć tam palce od stóp i nie mówmy o tym więcej. To nie chodzi tylko o dywaniki, to chodzi o to, że podłoga czy profile aluminiowe i cały ten space frame, rama przestrzenna czy jak to się nazywa, są tak wykonane, że pomiędzy nimi jeszcze jest albo pianka, albo jakiegoś rodzaju inne wygłuszenie materiałowe, czyli ten cały samochód wszędzie, gdzie tylko się da, jest wygłuszony. Wygłuszony, w bagażniku wygłuszony, tu wygłuszony, tam wygłuszony. Wszystko jest wygłuszone. W tej chwili jedziemy z prędkością, jak widzę przez ramię Ani, z prędkością 140 km na godzinę. Jedziemy z Gdańska, stąd też przebitki, które oglądacie, są w gdańsko-okolicznej scenerii. Przy prędkości 140 km na godzinę jedyne, co słyszę, to szum ogólny kół i to dlatego, że jesteśmy na 22-calowych felgach, o tym za chwilę, i mam wrażenie, że tak jakby tu było niedomknięte, jest jakiś taki delikatny szum, to chyba z okolicy klamek, tam aerodynamika nie została idealnie dopracowana jednak, ale to jest wszystko. Nie słyszę silnika, nie słyszę żadnych innych podejrzanych dźwięków. A propos kół, tu są felgi 22-calowe i w związku z tym, że są 22-calowe, a nie 21-calowe standardowe, nie można było zastosować kolejnego rozwiązania mającego na celu wyciszenie samochodu. W 21-calowych felgach, czy na 21-calowych felgach udało się zainstalować opony, które to opony są również wypełnione specjalną pianką po to, żeby obniżyć poziom hałasu toczenia kół. Do tego stopnia posunęli się spece z Rollsa i Continentala, bo to jest wspólny projekt Rolls-Royce'a i Continentala, chociaż prawdopodobnie prędzej czy później zobaczymy to rozwiązanie też w wyższych modelach BMW, jako że BMW i Rolls-Royce, czy Rolls-Royce jest częścią grupy BMW. Powiemy sobie jeszcze trochę więcej o rozwiązaniach komfortowych, kiedy przejdziemy
do przodu, ale tymczasem chcę Wam jeszcze pokazać, co tu się z tyłu dzieje, jak już sobie tak siedzimy. No więc, ok, po pierwsze, tu mamy kontroler. Nie podoba mi się ta klapka, ale ok, gdzieś trzeba było go schować. Rolls-Royce twierdzi, że klienci tej marki nie chcą być wystawiani na nowoczesne technologie, to wszystko ma być schowane, to wszystko ma być dyskretne i ja to szanuję, rozumiem. Nie mamy tabletu jak w BMW, tylko tu mamy schowany kontroler i co ten kontroler robi? Mogę albo tu nacisnąć przycisk, albo tu nacisnąć przycisk. O, tu się wysuwa stolik, a tu się wysuwa ekran i na ekranie mam mapę z trasą, ewentualnie mogę oglądać telewizję, o ile oczywiście jesteśmy w zasięgu nadawania cyfrowego. Zaraz sobie schowamy ten ekran, żeby nam nie przeszkadzał. Jak to się robi o, w ten sposób. Wyłącz, a może byśmy się jeszcze schowali? To już nie jest takie łatwe. Trzeba gdzieś tu głębiej pogrzebać. Dobrze. Można schować to guzikiem w ten sposób. Wtedy chowa się również stolik. Można też wysunąć stolik. Jestem pewien, że jest na to lepszy sposób, ale dziś większość czasu spędziłem filmując ten samochód. No w każdym razie mam tu taki stolik, do którego jest trochę daleko, żeby pracować na jakimś laptopie, ale od biedy. Zresztą mogę się no nie tyle co przysunąć, co raczej położyć. O, i wtedy gdzieś może jakoś tak bym tutaj mógł pracować. To jest, jak już wspominałem, wersja z krótkim, zwykłym rozstawem osi, więc nie mamy tych takich wysuwanych jeszcze podnóżków. I nawet gdybym przesunął fotel pasażera trochę do przodu, no to jest tylko tyle miejsca na nogi, ile tam... No, rozprostuję, czy jeszcze nie? No nie rozprostuję do końca nogi, jest lekko ugięta w kolanie, ale tragedii nie ma, za to mam tu kolejne przyciski i te przyciski służą do... No, podnosimy się? No, coś się dzieje. Chyba nie powiecie mi, że w Rolls-Royce się coś zepsuło. Bo tu, moi drodzy, w tym miejscu, jest podnóżek, który powinien się podnosić i po tej stronie działa, a po tej stronie z jakiegoś powodu nie. Ale mogę przysunąć sobie fotel pasażera z przodu bardziej i teraz już myślę, że mógłbym spokojnie pracować na laptopie, gdybym chciał, ale laptop jest w bagażniku. Naprawdę? Naprawdę się zepsuło? To byłby numer. Przecież Rolls-Royce się nie psują. Jak się to chowa? Przepraszam, guzikiem. Wszystko guzikiem. Do czego to doszło, że teraz już wszystko jest guzikiem? Właśnie, a propos guzików. Tu mamy guzik do ogrzewania kanapy, tu mamy guzik do masażu, oczywiście szyby, klimatyzacja. Proszę. Właśnie, tak się zastanawiałem, dlaczego jest mi tak gorąco. O, teraz jest o wiele lepiej. Tu mogę ustawiać... głośność, poziom nagłośnienia. Tu oczywiście jeszcze jest takie lusterko, żeby mógł wyjrzeć, znaczy przejrzeć się tak na szybko, zanim wysiądę z samochodu. Gdybym oczywiście chciał, mogę się przeglądać tu mogę sobie zrobić makijaż, poprawić fryzurę, a tu tylko tak na szybko zobaczyć, czy jest wszystko ok, żeby mnie jacyś paparazzi nie złapali, bo zakładamy, że takim samochodem nie jeździ byle kto. Oczywiście mamy gwieździste niebo, które możemy sobie włączyć lub wyłączyć i możemy zwiększać lub zmniejszać jego intensywność tego światła. Co tu jeszcze mamy? No, jak już się ma Rolls-Royce, to nie dali nic na drogę, naprawdę, a ładne, nawiasem mówiąc, ładna karafka. Świetnie by pasowała na przykład na moje nalewki, bo ja na przykład lubię nalewki, o. Mógłbym sobie popijać z takich szklaneczek Rolls-Royce. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy również ładowarkę indukcyjną, więc tu trzymam mój telefon. Gdyby obsługiwał ładowanie indukcyjne, to by się ładował. Niestety nie obsługuje, ale nie szkodzi. Co jeszcze mamy? No, jeśli nie gustujecie w whisky, nalewkach czy tego typu alkoholach, to zawsze można napić się
szampana we fletach. I teraz pytanie, co z tymi fletami zrobić? Aha, jest na to i sposób, ponieważ tu, moi drodzy, są po pierwsze uchwyty na napoje tradycyjne, a po drugie są też takie uchwyty, gdzie można włożyć flet od szampana i jeżeli sobie tak podróżujemy po autostradzie i nic się złego nie dzieje, to nawet ten szampan może sobie tam przez chwilę stać, oczywiście byleby się tylko nie wygazował. Sprawdzam, czy te uchwyty na napoje są chłodzone. Nie, te nie są. Są te z przodu, o czym za chwilę, kiedy przesiądziemy się właśnie naprzód. Hop-siup i zmiana. Teraz ja jestem za kierownicą, Ania siedzi z tyłu i mogę się teraz cieszyć. Teraz mogę szukać ustawień tempomatu. O, dziękuję. O, świetnie. Człowiek dawno nie jeździł Rolls-Royce'em i kompletnie się gubi. Nie, przyznam szczerze, kiedy dziś odbierałem samochód, pan, który wydawał mi Rolls'a, mówi: a, znam cię, ty to potrafisz jeździć, już nie jednym Rolls'em jeździłeś i tak dalej. Wsiadłem do samochodu i jak się zamyka drzwi, okazuje się, że przyciski są teraz tu. Wtedy były, mam wrażenie, gdzieś tu. Jak się startuje, odpala samochód? Szukam przycisku. Okazało się, że przycisk wylądował nad lewym kolanem. Także małe zmiany, które sprawiły, że wyszedłem na osobę kompletnie niezaznajomioną z Rolls-Royce'em. Z drugiej strony, jak często kupujesz Rolls-Royce'a? Takie samochody kupuje się na lata, być może nawet na całe życie i temu ma między innymi służyć galeria. Co to jest galeria? Galeria to jest taki pomysł, na który wpadli spece od wnętrza Rolls-Royce'a i tu za taką szybką, oprócz oczywiście tego wyświetlacza, który możemy sobie schować, kontroler wyjeżdża, żeby też był schowany, żeby się nie narzucał, więc możemy sobie zamknąć centralny wyświetlacz, monitor i wtedy tu mamy taki jeden duży panel za szybą, który w tym przypadku jest pokryty jakimś takim pofałdowanym suknem, może to ma imitować piasek pustyni, nie wiem dokładnie, jest kilkanaście takich motywów oferowanych standardowo przez Rolls-Royce'a, ale jeśli masz taką fantazję i na przykład chciałbyś mieć tu obrazek dziecka, albo nie wiem, może srebrną łyżeczkę, którą dostałaś jako małe dziecko, albo nie wiem, jakiś obraz, może na przykład znasz jakiegoś artystę i tego artystę można wysłać do Rolls-Royce'a i on wspólnie ze specjalistami z Rolls-Royce'a stworzy jakąś sztukę, nieważne czy to będzie obraz, czy to będzie metaloplastyka, czy to będzie ceramika, on coś razem stworzy i oni pomogą mu to wszystko tam z tyłu za tą szybą zamknąć, zakryć, no właśnie nie zakryć, chodzi o to, żebyś mogła tę galerię oglądać. Bardzo fajne. Wróćmy jednak do komfortu. Ten Rolls-Royce Phantom 8 generacji ma moje ulubione rozwiązanie, które znamy m.in. z Mercedesa i z DS7. Tak, to jest ta kamera z przodu, która wykrywa nierówności przede mną i odpowiednio dobiera twardość zawieszenia do tego, żeby samochód pokonywał te nierówności jak najgładziej, z jak najmniejszym skokiem, przeskokiem, wibracją i tak dalej. System działa przy prędkościach do 100 km na godzinę, więc na autostradzie nie poczujemy jego działania, ale kiedy jeździłem wcześniej po Trójmieście, to rzeczywiście czuć było. Można było przejechać przez garb i nie zauważyć, że ten garb tam był. Oczywiście przez garby i tak zwalniamy, ale chodzi o to, że nie było tego takiego szarpnięcia paskudnego. Tego nie lubimy. A teraz trochę o tym, co
z przodu mają do dyspozycji kierowca i pasażer. Po pierwsze dwa schowki. Schowek górny, schowek dolny. Dolny jest bardzo mały. Górny zresztą też nie jest wielki. Podejrzewam, że te schowki są tak małe ze względu na tę galerię. Natomiast mamy szufladę raz. Tu się spokojnie zmieszczą okulary albo, nie wiem, może cygara na przykład, jeśli palisz cygara. Tu mamy kontroler chowany, tak jak w poprzednim Fantomie, żeby nie denerwować użytkownika Rolls-Royce'a jakimiś technologiami. No i tu mamy oczywiście standardowy schowek, w którym jest jedyne chyba w tym samochodzie gniazdo USB. Jeśli chodzi o gniazda USB, to Rolls-Royce nadal nie przesadza, ale tu jest za to również druga w tym samochodzie ładowarka indukcyjna, czyli mamy dwie ładowarki indukcyjne, ale tylko jeden port USB. Także jeśli masz Rolls-Royce'a, albo kupuj smartfony, które obsługują ładowanie indukcyjne, albo jeśli nie chcesz takiego smartfona, który obsługuje ładowanie indukcyjne, to w takim razie musisz mieć, nie wiem, dużego powerbanka. Na przykład, bo jeśli twoje dziecko, jakie dziecko, przecież tutaj to kierowca i kierowca może ładować sobie tego jednego smartfona. Jakoś przeżyje. Coś, co już spotkałem w BMW serii 7 jakiś czas temu i trochę mnie, nie, właściwie nie trochę, irytowało mnie strasznie, bo nie wiedziałem, co się dzieje, o co chodzi. Otóż przycisk do uruchamiania masażu jest w tym miejscu i kiedy sobie jedziesz na przykład po jakiejś takiej nierównej drodze, masz oparte tu kolano, nagle pojawiają się na ekranie informacje, że włączył się masaż i o rany, jak się włączył ten masaż? Ja szukałem, czy tu są jakieś przyciski takie niewidoczne, że się tylko przesuwa palcem i się włącza. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu cały czas kolanem waliłem w to miejsce. Trzeba na to uważać. Rolls-Royce Phantom jest samochodem mocnym. To nie da się powiedzieć o nim, że jest samochodem słabym. To jest ponad 560 koni mechanicznych, V12 biturbo i tu nie ma żadnej technologii wyłączania cylindrów na chwilę, tu nie ma wyłączania silnika. Ten samochód po prostu jak naciskasz gaz, ma być gotowy, żeby jechać i jedzie z dowolną prędkością, oczywiście cały czas pozostając przy tym samochodem komfortowym. W tej chwili jedziemy sobie 140 na godzinę, tyle ile na autostradzie można i nie czuć żadnego wysiłku. Ten samochód nie ma klasycznego obrotomierza, tylko licznik rezerwy mocy i licznik rezerwy mocy, kiedy tak sobie jedziemy z prędkością 140 km na godzinę, pokazuje mi rezerwę mocy w wysokości 80 paru, prawie 90%. Ta prędkość to jest dla niego śmieszne. Przy okazji zużycie paliwa, no to nie będzie najbardziej miarodajny test zużycia paliwa, ale bo dziś byliśmy na zdjęciach i samochód stał z wyłączonym silnikiem, trochę go żeśmy tam klimatyzowali, kiedy robiłem zdjęcia w środku, zresztą trzeba mieć włączony samochód, żeby wszystkie systemy działały, żeby można było robić ujęcia tego. W najgorszym momencie licznik wskazywał 30 litrów na setkę. W tej chwili, kiedy jedziemy sobie po autostradzie, po przejechaniu jakichś 200 km, zużycie paliwa spadło do raptem 16 litrów na setkę i wygląda na to, że na jednym baku udało nam się zrobić i zdjęcia w Trójmieście i również dojedziemy nawet do Warszawy. Właśnie, co z tym Gdańskiem? Samochód był do odebrania w Gdańsku, ponieważ w Gdańsku testowała go jakaś redakcja przede mną. Ja postanowiłem sobie wykorzystać tę sytuację i no, zrobić jakieś ujęcia fajne w Gdańsku. Niestety w Trójmieście jest trudno podjechać gdzieś nad wodę, stąd też kręciliśmy dzięki uprzejmości twierdzy przy Martwej Wiśle i bardzo, bardzo dziękujemy. Tam statyczne ujęcia, myślę, że pasują dobrze do tego samochodu. Potem pojeździliśmy trochę jeszcze po okolicy, a potem złapała nas burza i ledwo wyjechaliśmy na autostradę, a tu słońce. Co zrobić? W każdym razie, wracając do samochodu, mamy tu takie starodawne pokrętła do regulacji klimatyzacji, czyli tu mamy ustawienia z jednej strony temperatury takiej ogólnej, cokolwiek od gorącego do zimnego, tak na pi razy oko, góra i dół, i oprócz tego mamy nastawienie mocy dmuchawy i ta moc dmuchawy może być słaba, średnia, wysoka i bardzo wysoka,
ale to tyle. To tak naprawdę jest i tak automatyczna klimatyzacja. Tu mamy takie fajne dingsy. To nie są dingsy, cięgna. Te cięgna służą do zamykania i otwierania nawiewów klimatyzacji. Wiele rzeczy, które tu w tym samochodzie są, to jest lekko zmieniona wersja systemów, które są w BMW serii 7, czyli i nie tylko w BMW serii 7, na przykład te przyciski, ta taka klawiatura jest znana z większości samochodów BMW. Rozkład menu systemu inforozrywki też jest znany z BMW. Ten kontroler też jest z BMW, nawet jeśli na nim namalowany jest Spirit of Ecstasy. Jest tu pewna drobna niekonsekwencja, mianowicie kiedy na przykład rozmawiasz przez telefon, to ta gałka służy do regulacji głośności, bo to jest gałka do regulacji głośności, ale jeśli jest zamknięty kontroler, to szukasz tego takiego przycisku, żeby odłożyć słuchawkę, żeby zakończyć rozmowę. Ekran nie jest dotykowy, ponieważ jest schowany za szybą galerii, żeby nikt po galerii nam paluchami nie ruszał. W związku z tym naciskasz tę gałkę do wyciszania i okazuje się, że ona nie odkłada słuchawki. Odkładanie słuchawki jest albo przyciskiem na kierownicy, który jest bardzo mały i mało widoczny, albo kontrolerem, który odpowiada za poszczególne funkcje tam. To jest taki drobiazg i ten drobiazg bardziej będzie dotyczył Twojego kierowcy pewnie niż Ciebie, ale no, jak się kupuje samochód w cenie od 500 000 euro w górę, to można sobie ponarzekać na takie drobiazgi. Umówmy się, ten samochód i tak jest o niebo lepiej wykończony i ma lepsze systemy niż Aston Martin DB11, więc jeśli masz mnóstwo kasy, to po prostu chcesz Rolls-Royce'a Fantoma. No, ten samochód jest jeszcze odpowiednio droższy od Aston Martina DB11. Oczywiście inna klasa samochodu, inny gatunek samochodu, ale tu czuję się, na co wydałem pieniądze i ubolewam, że Rolls-Royce już teraz zapowiedział, że Phantom nie będzie wychodził w wersji coupé, bo poprzedni Phantom w wersji coupé to było to, czego chciałem od życia, czego od życia oczekiwałem, tylko nie miałem niestety nigdy na to pieniędzy, a szkoda, bo bardzo się przyjemnie tamtym samochodem jeździło, ta kierownica jeszcze była taka bardziej do pionu i czułem się w tym samochodzie wyjątkowo. W tej chwili, jeśli chcesz Rolls-Royce'a w coupé, to zostaje Ci Wraith. Może jeszcze kilka słów na końcu o samym prowadzeniu, bo ja zapomniałem, Wy pewnie pamiętacie już, gdzie jest prowadzenie, co o prowadzeniu. Rolls-Royce'a Fantoma prowadzi się jak statek. I nie chodzi tylko o dużą kierownicę, dużą taką cienką kierownicę, ale też o to, że wszelkie manewry muszą być dobrze zaplanowane. Oczywiście, jeżeli ja teraz skręcę kierownicę, to samochód, wiadomo, zmieni kierunek jazdy, ale on to robi dostojnie. On tak się lekko ugina, przechyla i mówi, o, a teraz zmienimy kierunek jazdy. Tak to wygląda w Rolls-Royce Fantomie. Kiedy przychodzi do hamowania, to czuć te 2,5 tony, które ten samochód waży i ten samochód, oczywiście tam się usztywniają amortyzatory, żeby on za bardzo nie nurkował, ale on mimo wszystko, no, fizyka robi swoje. Ten samochód po prostu nam się ugina i zaraz będziemy hamować, ale ser, raczyłbym zauważyć, że jechaliśmy trochę za szybko i może na przyszłość ser raczyłby hamować wcześniej i nie tak gwałtownie. Poza tym oczywiście jest cicho, jest przyjemnie, jest komfortowo. Nie mogę nie podkreślać tego wielokrotnie. Ten samochód to jest po prostu luksus na kołach i myślę, że kiedy jutro przyjdzie mi oddać ten samochód i będę musiał wsiąść do czegokolwiek innego, będzie mi ciężko. Bardzo ciężko. Jak żyć